Marina Gdańsk, Marina Gdańsk, kajak wędkarski Morska TV prosi. Co tam Jakubowi wyciągacie? Halo, to są moje zawodnicze pudełka! Okej, okay, coś jest. Dobry. 15 stopni na plusie, słuchajcie, no rewelacja, nie? Natomiast załamanie pogody ma być, już delikatnie padało, jakąś godzinę, dwie temu. Lecimy na zawody, Julo przed chwilą dzwonił, pozdrawiamy tutaj Jula, który no ma chorobę jakąś. No i nie może być na zawodach. Będziemy mówić na Motławie i Motława ostatnio była bardzo chimeryczna. Zobaczcie sobie wywiad z kolegą Kwasem u góry, podlinkuję go wam. No a teraz przy takim załamaniu pogody to w ogóle będzie taka loteria, nie? Ma być wieczorem 3 stopnie na plusie, a teraz jest 15. 12 stopni ma zejść, nie? No i ma padać. Będzie ciekawie. Słoneczko, słuchajcie, fajnie grzeje. Aż miło. A zapomniałem zabrać ten wiatrołap do GoPro. Zobaczymy, czy dzisiaj nie będzie wam mocno wiało. Dajcie znać w komentarzu, czy słychać to, że wieje, nie? Lecimy, zobaczcie, już tam jest namiot Władek Dima. Tutaj sobie gadamy z Mateuszem, nie? Skąd idziesz? Z Warcą. PKP. Cześć Zbyszku, trzymaj kamerę i nagrywaj, bo to nie codziennie. Ale poczekajcie, bo to ja nie widzę twarzy, w tą stronę się odbył. To Michał już to. O, proszę bardzo. Z dworca? Kurier przywiózł. Zobaczcie, kręcę, zobaczcie. Do góry nogami jest. Do góry nogami. Odwrócę teraz. O, właśnie. O, i teraz jest okej. Okay. To jest dla was, okleimy, a jutro na debacie, znaczy się jutro nie, bo to pójdzie w środę. Na debacie, która już była, otwieramy od ciebie browara 10 V. Koniecznie. I on ma litr. Tak. Litr. Nikomu też ma litr, raczej, nie? Litr. Nie, Kufu ma więcej. Tak? Także słuchajcie, to jakby ktoś coś miał, że takie coś tutaj się rozprowadza, nie? Także smakujcie morsko. To do niego, nie? To do niego. Wy to widzicie? Nieźle, nie? Zaraz będzie padać. Ti. No i dobra. Po słoneczku chyba już się. Zobaczymy, co jest dzisiaj do wygrania, nie? Chcemy zobaczyć. Taka torba. Zobaczcie, ta jest fajna. Ja powoli też się odzwyczajam od tego, żeby nosić wszystko na sobie. Jarek tak robi rusak, z Władek Team kładzie to po prostu gdzieś i sobie wędkuje na street. Jest naprawdę rewelacja. Mamy też kołowrotki, zobaczcie. No i oczywiście pucharki. Ładnie. No i zaczyna padać. Kropi, nie? Komu? No kropi. Dla młodego przekazanie. I to wszystko twoje. Nie wydaje mi się, kolegi. Czy on wie, że to na jedną wędkę można tylko łowić? Nie wiem. No tak? On tylko będzie nosił. Jak no, odpłacz następny, nie? Dzień dobry, czy mama w rękach kamerę? Tak, i dzisiaj będziemy zdradzać siebie. Tajniki. Zdradzać tajniki i chłowienki. Witam wszystkich serdecznie na 5. edycji płaskowego sandacza. Druga edycja w Gdańsku, myślę, że pogoda nam dopisze, super jest na razie, zobaczymy co będzie później. Czekaj, nagramy to. To było dobre, taki cytat, nie? Spróbujmy. Posmakować jeszcze raz tego miasta. W tą ciulową pogodę. No właśnie, bo pogoda jest zastanawiająca, co? Okropne opady, niepomagające. Wiaterek trącający, a my tutaj się chcemy skupić na delikatnym bardzo łowieniu. Z bardzo cienkimi pleciągami, więc może przeszkadzać troszeczkę ten wiaterek. No nie poddajemy się, to dopiero początek. Możemy się poddać dopiero na sam koniec. Taki się złożymy. Nie no, coś będzie. Musi być. Idziemy po małe sandacze. Między nimi przybywają konie. Się rano mi tam wychodziły, więc... pasażu tych poręczy. Szukamy blisko, że tak powiem, linii brzegowej i tych wysokich murków. Każdy nastawiony na łowienie, mam nadzieję. No tutaj dropshoty, jakieś kombinacje alpejskie, taktyki w głowie. Także nastawienie jest bojowe.
Jest godzina 16.30, zobaczcie, tak to wygląda, jeden przy jednym, ja pierniczę, jak na jakichś zawodach... Chyba śledzie wpłynęły. Tak, tak, chciałem to właśnie powiedzieć. No i dobra, z drugiej strony zobaczcie... Jest, pierwsza ryba, co to jest? Zobacz, ale minutę po rozpoczęciu, zobacz. Michał, trzymaj za ogon, przysięgamy, rozciągamy. Dobra, jest ryba. No, ale jest, ręka rybą śmierdzi. Moja też, także ja już zobaczę, nie muszę łowić, już mi też śmierdzi. No, walczymy dalej. Coś tu jest, siedzi. Ajaja. Żal podnosić. Ale dobra, mam ja. Dobra, jest taki. Zobaczcie, ma przynętę od gąsiorka Marka, także no jak chce, to co ja mu poradzę, nie? No nie chce zje. Poszedł. Dobra, ale jest ich tutaj naprawdę dużo, słuchajcie. I teraz kwestia wyłuskania tego większego, nie? No i zmiany przynęty, bo z mojej zostało tyle. Ale dobre te przynęty, Marek. Wjechały małe okonie, a jak Kuba mówi, że już jak wjechały małe okonie, to już jest koniec, nie? Miejscówka spalona. Co, jak my wypuszczamy te ryby, to one nie poszą nam kolejnych ryb? Różne są mity, bo ja zdaję taki mit, taki, jestem wyznawcą tego mitu, że wypuszczając okonie, no one mogą odprowadzić grupę, no nie? No. Tylko często je łowiąc w jakichś tam miejscach, gdzie mam możliwość sobie, wiesz, podbierać, jak wsadzić do wody, to ja nie po prostu wymiarowe ryby odkładam sobie. Zgadza się. Na bok. Bo jestem tego zdania, że moja osoba jest tego zdania, że po prostu są w stanie odprowadzić. No, samo wiesz, to klupnięcie, to też to jest nasze, nie? A patrzmy na to, że większe okonie, większe, 40 i tak wyżej, to są takie bardziej samotniki. Większą rybę, jak zrobimy, my sobie nie popuszymy tam, tak jakby można było chodzić tego stada. Ale łowiąc tak jak teraz, o, zawodniczo, no to... Tak. Co tam Jakubowi wyciągacie? A kochano, to są moje zawodnicze pudełka! Tak, radnie mu troszeczkę przydam. Dobra, pokażemy zawodnicze pudełko, nie? Jedno z czterech. To i do tego dokładamy to, ile to było 99,9, Jakub? Tak jest. Czyli ale dzisiaj niestety to przesłanie, które ostatnio podkreśliłem u ciebie, Michale, na kanale, no kurza stopa się nie sprawdza. Zobaczcie, loker z suchymi rękoma. No, kurczę, ale co dzisiaj się sprawdzi? Jaka ryba rozstrzygnie dzisiejsze zawody? Ale no może być ciekawie. Chłopaki, ale słuchajcie, jak tak pada, zobaczcie, to jednak ta ryba jest mniej taka spuszczona, nie? Bo ona ma tyle teraz bodźców, że powinno być okej, nie? No mówią, że jak jest taka pogoda, to więcej bierze, nie? No właśnie. Zobaczymy, no. Lepsze to niż sam wiatr, na pewno. I jak, macie już coś? Jeszcze nie. Spróbujemy. Jeden sondacz już jest, ale mały, nie? A. Ale bez wymiaru, tak? Po drugiej stronie, tak, bardzo malutko. Idziemy z krytem, rozumiem. Tak jest. Tajne ścieżki. No dobra, i mówisz, bo korzystamy z tego, że nie wieje. Dzisiaj dzień raczej słaby, zasugerowałeś, że trochę późno, bo to jest jakby nie było połowa marca. Moim zdaniem, znowu podkreślam, moim zdaniem, to powinny zawody, może przede wszystkim ekipa, która to organizuje, mogłaby pomyśleć o miesiącu wcześniej, kiedy te ryby były. Kiedy mogliśmy naprawdę, no, zrobić takie wielkie, przysłowiowe boom tym wynikiem, prawda? Aha. Teraz sam jak zdążyłeś zauważyć, jest to po prostu typowa dłubanina, żeby tą rybę jakkolwiek punkty sobie słodzić, no nie? Aha. I do czego dążymy? Do tego, żeby pomyśleć nad tym, żeby zrobić wcześniej te zamowy, no nie? Ale to tak cyklicznie by było? Myślisz, ten miesiąc wcześniej dla Gdańska lepszy? Kurczę. Taki luty, nie? Styczeń, luty. Tylko taka, powiedzmy, luty, pierwsza jego połowa. Aha. Druga też połowa. Ale teraz to te ryby, tak jak też zauważyłeś, no mają pełne brzuszki, wiadomo, od ikry i od meczu i one, aha, sobie po prostu teraz inaczej zajadają niż powinny, no nie? Macie tutaj fajnie cicho, zobaczcie, przytulnie, zobaczcie, wszystko jest przytulnie, cicho, mocno, nie wieje. Nie, trochę wieje. No to od tej strony będzie wioło, nie? Ale właśnie. No. Pogoda ładna. To było cięcie, bo było trochę niecenzuralnie. I teraz opowiadaj, jak już ochłonęłeś. To mógł być fajny sandacz. No, całkiem mógł być, wyglądało grubo.
Ej. Ale nic, nie poddajemy się, będzie jeszcze jeden. Damy mu żyć. No raczej nic nie bierze, nie? I tutaj patrzymy, co ty masz tutaj to zawodnicze, właśnie to... są taka moja podstawowa kolorystyka, tutaj tak na dole taka wariacja żarówiasta, ale kola, rubin, fiolety w takim odcieniu, który pod słoneczko się w wodzie rozjaśnia. Uh-huh. No ostatnio sprawdzał się ten kolor LOX, który był zażerany, no ale dzisiaj spróbujesz go ty. No dobra, okej, okay, dobra, to go weźmiemy, bardzo fajna ja długość. Założę sobie takiego Moto Oila i za chwilę zobaczymy jeszcze, weź sobie od razu do rączki tego. Uh-huh. I zobaczymy sobie jeszcze takie przysłowiowe, rybaciane kolory. No. Jak chcemy zaglądnąć dalej, to tu jest moje ukochane pudełeczko, w którym się znajdują moje smaczki. Aha. I to jest taka moja... No tego tutaj katowałem dzisiaj i na niego już miałem jednego sandacza, fakt nie wymarzał. Zauważyłeś? Aha. Jedne są tak jakby kolor takiego winogrona ciemniejszego, a jedne są, widzisz? Aha. Dwukolory tak jakby. Tak. Ukroszony zostały. No i dobra. Ale... standardowo loksy, które powinny się spisywać w tym malowaniu. No będziemy próbować, kombinować. No, bardzo ładne są te hologramy, nie? Wiesz jakie się robi? Wiem. A i co, jak coś zdradzisz? Jak na kręgu robią takie? Chyba nie za bardzo. Można. No. To nie za bardzo. Nie chciałbym Markowi psuć, że tak powiem, jego... patentów. Jego patentu. Dlatego nie mówimy. Dobra, jeszcze jedno pudełko masz, ale to znaczy, tak, żeśmy już widzieli. Pudełek jest kilka. Tutaj, tak jak wspominałem, też słowie białoryb i klenie, czyli... A ty uwielbiasz klenie, nie? Tak, to mój konik. Uwielbiam wiślane klenie. Wiślane łowienie jest moim takim drugim konikiem i drugim serduszkiem, jeżeli chodzi o łowienie motława i wisła. Przy okazji gdzieś tam jeszcze, jak mogę, możliwość mam, to na Radunie. Trzecie pudełko. Czwarte, przepraszam. Czwarte. Jest zapomnianymi przez wszystkich ludzi infami, których produkuje marka Fish Bay. Aha. Ci... cóż to jest nimfa? Nimfa to nic innego, jak żyjątko z mnóstwem i z wieloma ilościami odnóg. No i przede wszystkim ta praca przy ukryciu małego haczyka. Po prostu pomaga, wiesz, te włoski sobie tak przesadzają. Tak. To musi fajnie wyglądać w ogóle. I to takie moje, że tak powiem, plecakowe skarby. Więcej, że tak powiem, sprzętu ze sobą nad wodę nie zabieram. Próbuję się... ograniczyć. Ograniczyć do jakiegoś minimum. To dobra. Jest ciężko, ja mam... chwilę, na razie myśla dużo rzeczy. Nie można spać spokojnie. I kawy też nie potrzeba przy marku. No to ja mam zobaczyć tylko tyle tutaj na dzisiaj. Z tym, że co chwilę od niego dostaję coś na spróbowanie. Zobaczę teraz takie coś. Leci. No i próbujemy. Zaczyna padać, nie? No ale... ta się ta pogoda psuć coraz bardziej. No. No, gotowy teraz. Tak jest. Spróbować. To idziemy. Takie coś dostaliśmy od organizatora. Jest fajnie. No organizacja, jeżeli chodzi o organizację, muszę popatrzeć z głowy. Zawsze Władek Kim dba o swoich zawodników na bardzo wysokim szczeblu. A co myślisz na ten temat, że później mamy losowanie tych nagród, że nie ma tej spinki, wiesz, żeby tam czarować z rybami? Czy myślę na temat losowania? No. I fajnie i nie. Mhm. Bo zobaczcie, pierwsze, drugie, trzecie miejsce jest nieobstawione dla zawodników, którzy coś dzisiaj wydłubią, tak? Tak. A inne osoby, że tak powiem, z tego drugiej strony, to też gdzieś tam się odbiło echem na jakimś poście. Ktoś przeświewczo podkreślił, że dla zawodników nie ma nagród, a każdy, że tak powiem, inny docelowo może sobie tą nagrodę wylosować. Dla mnie spoko, dlaczego nie? Mnie zazdrość nie zjada. Jak ktoś ma więcej, a ja mam mniej. Zobaczcie, takie okoliczności przyrody i co, to jest okej? Okay? No, uważam, że są to jedne z najlepszych okoliczności przyrody, jakie można sobie wymarzyć, jeżeli mówimy o street fishingu, bo... pomimo deszczu. Pomimo deszczu, ale przepiękna urbanistyka, architektura, zabytkowe stare miasto. Uh-huh. No, czego chcieć więcej poza miarowymi rybami oczywiście, bo na razie robimy wszystko, co możemy, żeby złowić, ale wyjeżdżają takie, ale będą wyjeżdżać większe. No, wędkarstwo, nie? No, jeszcze trochę mamy do połowienia, nie? No tak. Przerwa techniczna.
Idziemy zobaczyć, ile są kwiatów właśnie. Kwiaty w centrum Gdańska? Fajnie. No taki na przykład, to jest co? Dwójka. Sprawdź ceny. Dwójka, ty, no 189 zł. Jakbyśmy chcieli, to który najładniejszy, co? Ja się na to nie znam. No, czwórka wygląda fajnie. Czwóreczka, ta sama cena. Ty, a czemu ten jest droższy? 229 siódemka? Takie coś. Tak, to wie, ile one już tutaj stoją, nie? W sumie. Dobra. Chyba przestaję podać. O, kolega miał 49, nie? 49 sandaczek, no niestety nie dało się go wydłużyć. No jak na żywej ryby, to na pewno się nie da. Ale słuchaj, coś się dzieje i tutaj przy tym moście obrotowym. Tak, koledzy łapią, bo słyszałem o sandaczku 48, jakichś tam jeszcze podobnych i coś drobnego się odzywa. Ojej, dobra, godzina 18, słuchajcie, dwie godziny, nie, w sumie nie, półtorej godziny, nie? Ten film leci w środę, a my nagrywamy w sobotę, może to do tego czasu się utrzyma. Czy nie? Może. Ty? Ale zawsze warto zobaczyć, nie? Także słuchajcie, jak oglądacie ten film, to zaraz zobaczyć, co my za chwilę zrobimy, a co ty tam masz w ogóle? Ja cię kręcę. Moje tiki znacie już pewnie z moich filmów. Już robiłem taki konkursik. To dzisiaj go powtórzymy. I znalazł, na który sobie przyjdzie w miejsce, za chwilę zrobimy przybiteczkę, żeby było wiadomo, gdzie to jest. Mhm. Tutaj, przy świadkach. Kitram. Dla was jedno opakowanie ripsu w bardzo fajnym, nietuzinkowym kolorze. I wsuwam to troszeczkę głębiej i jeszcze dopknę rączką. I to na was czeka paczuszka. Hej, dobra, czyli czas start. Teraz wszyscy na motławę. No dobra, to tak, to ten sondaż Michała to 48. To dalej jest niewymiar. Gdzie tam on stoi? 48 miał, jo? 7 czy 8, no. To już jest, no to są nerwy już. To po was przyjechali? Tak. I opowiadajcie. Nie kręcimy swoich. Nic, nie? Nic. Ja cię będzie tak, przy zielonym coś narzucali, bo tam nigdy nie było zaczepów, a urwałem 5 razy teraz. No ja przecież miałem zaczep też, ale udało się nie urwać, ale nie? Ale tam wszyscy urywają, nie? Tam po kilka tych. Także tam... Jeden sandaczek wyjechał 800 metrów. Tak, no i to Michał. I to wszystko. Dobra, ale czemu tam teraz nikogo nie ma? Bo wszyscy urywają. Aha, i po prostu. I zrezygnowali, no. Okay. Tak, leży gdzieś w połowie, tam urwałem, ale przy brzegu też coś jest, też połowy wody. A tutaj coś w ogóle mieliście? Tak, wodę. No właśnie, bo tak się uparliście tutaj? Znaczy, tutaj teraz kiedyś fajnie brały, ale no. No tam... Dzisiaj bina. Pod Sołtka ponoć szli wszyscy, co? Tak, słyszałem. Ciasno będzie, bo wszyscy poszli pod Sołtka. Tak. No jak zawsze, turystycznie. Spotkać się z Władkiem, tak. Wszyscy gadają, nie? Bo żeby głupio nie wyszło, nie? Ja też tak gadam. Michał, spytam inaczej. No? Mi na których zawodach Władka? No. Żywy. Tak, żeby było dużo. Tak, no to... No, a to w sumie chyba kiedyś, wiesz, jak na... Kiedyś to były ryby. Mieliśmy na Flądrze, tak, pamiętam, to były zawody z plaży. To było także po kilkanaście. Znaczy, ale to tak, ale... No to 6 lat temu gdzieś. Dwa lata temu na Pucharze Prezesa. To też fajne trochę padło i węgorza ja tam miałem wtedy. Takie coś, dobra, jest ryba. I to na taki dropshocik. No dobra. Nic większego nie chcę. No ale widzisz, dopiero przyszłość już masz, a oni tutaj stoją i się chichrają tylko. No. Dobra, ja idę na drugą stronę chyba, wiesz? Tam do Sołtka, tam w ogóle. No się to tam to nie ma już co iść, tam jest zbyt zabawnie, nie? Tak. Ich tam jest za dużo. Tam, no. Japonka. Kurde, ale jak zapięta, nie? No ładny, no i co teraz? To trzeba zmierzyć. Nie? Szkoda, że tak mało ryb jest sklasyfikowanych w ogóle, nie? Byłoby ciekawiej, co? Piękny, no, żeby ci się nie by smyrgnął. Idzie ekipa.
I ekipa co? Opowiadajcie. Maluszki. Ale sandecz, ale malutkie. Małe. Kilka sztuk, ale małe. No dobra, no ale chociaż coś. Słuchajcie, jeden okoń, nie? Ponoć są tylko dwa okonie złowione, więc wystarczy złowić jednego okonia 21 cm. Zamiast ludzkich, ja złowiłem dwa wymiarowe. No, no to słuchajcie, no to jak chcecie drugie miejsce, to wystarczy jednego konia. Wolnego. Nie jednego, obojętnie. Jak to są tylko Michała, te dwa okonie. No nie, słyszałem o Michale. No, no. No to do dzieła, nie? Ciśniemy, mochaj będą, ryby będą. Tutaj co chwilę są już jakieś rybki, ale... Ale to nie klasyfikowane, nie? Schodzimy jeszcze z gramatury. Jeszcze niżej. Tutaj były dwa gramy. Ale może trzeba będzie bardziej zaprezentować tą przynętę dłużej w wodzie. Bo robiłem się takiego to pudełka. Tyle fajne, że wszystko, zobaczcie, jest osobno, ładnie. I co my byśmy teraz mogli wziąć? Możemy takie całkiem małe zabrać. Bo myślę, że to będzie słabiutko z lataniem. Okej, okay, coś jest. To mamy okonka. Sam się wypiął, taki dobry. Spróbujemy go zmierzyć najpierw. No. Może ma 20 cm. To byłoby dobrze. To byłby wymiarowy wtedy. Spróbujmy. Ciach. Jest. Jest 20. Zerknij. No mamy. Tu jest tak. 24,5. Jest, nie? Jest widać. No. Dobra. Organizator wymaga, żeby było nagrane na filmie, ale my to mamy tu i tu, na dwie kamery. Trzeba mu zwrócić życie. Także okonek poszedł do wody. No i jej, piąteczka. No i jest ryba. A ty też masz, nie? O jednego konia. No, to mamy po koniu. To będzie sandacz, co? Sandacz. Ale mały? No. Ty! Nie będzie miał wymiaru, ale ładnie idzie. Dasz radę go tak podnieść? No, na ten kilka. O, no i proszę. Coś się dzieje. Sandaczyk taki. Dobry. Zobaczcie, to jest połów życia. Czy moje kolega wyciągaj, bo to twoje. Dziękuję bardzo. Jee, bardzo dobrze. I podbierak się w końcu przydał, bo przy tym moim małym okonie to się... To żeśmy go nie wyciągali. Miejsce pierwsze. Grzegorz Okonek, Sanda 34. I 44. Depczyk Helena. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia za rok. Zawody uważam za zamknięte. Zakończone.